kapitalna zabawa, wyrównana, bo jechaliśmy w zasadzie we trzech porównywalnymi samochodami. Bardzo udane. Dzisiaj bawiliśmy się z kolegami świetnie. Może, znaczy, głównie dlatego, że mieliśmy wszyscy identyczne silniki od nas z zespołu na koniec dnia. Jechało się bardzo fajnie, przede wszystkim dlatego, że pierwsze zawody w tym roku, które przebiegły zupełnie bezawaryjnie dla nas. Także wprawdzie na rezerwowym silniku, ale jechało się bardzo fajnie, spokojnie i można było naprawdę skupić się na jeździe. Także... Tor w Toruniu jest generalnie bardzo fajny, niezależnie od tego, czy jest mokro, czy jest sucho, także też bardzo duży plus. Ulubioną część to mam raczej szutrową. Jednak tam jest mniej przyczepnie, więcej się dzieje, więcej trzeba się wysilić, żeby pozostać w optymalnej nitce toru. Mam jakieś tam obcierki trochę z przodu, trochę z tyłu. Dzisiaj zdarzyło się ich na chyba najwięcej spośród czterech rund, ale chłopaki na serwisie jak zawsze świetnie się spisali i parę minut wszystko naprawili. W pierwszej kwalifikacji wygrał nasz kolega z zespołu Czarek Dybik. W sumie chyba można powiedzieć, że najszybszy z nas wszystkich. Myśmy, tak jak mówię, startowali tym razem na zapasowym silniku, także walczyliśmy z kolegą z teamu o czwarte miejsce. W pierwszej kwalifikacji kolega był szybszy, w drugiej też kolega był szybszy, no potem udało mi się troszeczkę nawiązać kontakt, w trzeciej kwalifikacji ja byłem przed nim, no w czwartej znowu wyrównana walka, no i w finale udało się przyjechać na trzecim miejscu w ogóle, także jestem bardzo zadowolony. Zapraszamy do oglądania całego Pucharu Polski Oponeo Rallycross, nie tylko oczywiście naszej klasy, aczkolwiek z sentymentu jak najbardziej zapraszamy do kibicowania właśnie maluchom, bo no one są fajne, tanie, przystępne i naprawdę dają dużo frajdy.
Pozdrawiam kibiców, zapraszam na następną rundę pod koniec sierpnia. Wpadajcie.